Puls Biznesu. Do słuchania. Przenosimy się do siedziby TaxCare. Jest z nami specjalistka w zakresie podatków, Katarzyna Miazek. Będziemy rozmawiać na temat spraw właśnie podatkowych, jeżeli chodzi o sharing economy i tych najpopularniejszych rozwiązań z tym związanych. To jest zupełna nowość, sharing economy w Polsce. To znaczy ona istnieje już od, ten ruch istnieje już od kilku lat, ale wciąż dla fiskusa, który no, działa jednak krok za rynkiem, jest czymś nowym. Jeżeli ktoś chciałby zacząć zarabiać w ten sposób, czy dorabiać w ten sposób, no proszę powiedzieć, co jest od niego, co będzie od niego wymagane koniecznie, a co jest zalecane, aby jeszcze posiadał w zakresie różnych zezwoleń, pozwoleń. Dokładnie, jeśli my widzimy potrzebę, widzimy możliwość zarobku, no to tak samo widzi to fiskus. Idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia organu podatkowego byłoby, gdyby kierowca, no bo mówimy o osobie, która będzie właśnie zarabiała na tym Uberze, po pierwsze zarejestrował firmę, musi być to uregulowane, czyli założył działalność gospodarczą. Po drugie posiadał licencję zgodną z przewozem osób. Ale to nie jest chyba wymagane licencja taksówkarska. No właśnie porównywanie taksówkarzy do osób, które przewożą inne osoby za pośrednictwem aplikacji burzy, znaczy powoduje w naszym kraju duże kontrowersje. Powiedziałabym, że no, ta licencja z punktu widzenia fiskusa powinna się pojawić. Albo możemy się spodziewać, że wymaganie jej może się pojawić za jakiś czas. To na pewno, to z pewnością. Ostatnio fiskus stwierdził, że to nie sam Uber musi wymagać, może tak, nie narzuca jakby Uberowi firmie zewnętrznej wymaganie tej licencji, natomiast no właśnie dobrze by było, gdyby ci kierowcy byli w ten sposób uregulowani. Co jeszcze w kwestii podatków? Na pewno z racji współpracy właśnie z zagraniczną firmą Uber, taki kierowca musi się zarejestrować jako podatnik VAT UE, a ostatnie głosy fiskusa mówią też o tym, że no, co do zasady powinien mieć i stosować kasę fiskalną. Tutaj Ministerstwo Finansów rozróżnia jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, rozróżnia obowiązki. Po stronie Ubera dopatruje się jedynie udostępniania aplikacji, która umożliwia zamówienie przewozu, natomiast to po stronie kierowcy widzi faktycznie wykonywanie tych usług. Bez względu na to, jak klient zamawia, czy jest to aplikacja, czy jest to telefon, i bez względu na to, jak kierowca dostaje zapłatę za ten przewóz. Przejdźmy w takim razie do drugiej, najpopularniejszej formy zarabiania w ramach ekonomii współdzielenia, czyli do wynajmu mieszkań, bycia gospodarzem mieszkań, udostępniania swojego mieszkania, aby ktoś w nim zamieszkał właśnie i również my moglibyśmy dorobić. Co w takiej sytuacji? Tutaj nie mamy sytuacji takiej, aby właściciele mieszkań zmuszani byli do zakładania działalności gospodarczej. Tak, pojawiały się interpretacje, w których to jakby już podatnik, pytając się organu podatkowego, zakładał, że on tą działalność otworzy i pytał się tylko, w jaki sposób może to zrobić. I tutaj fiskus się przychylał. Natomiast do stanowiska podatnika. Natomiast myślę, że kluczowe jest rozróżnienie dwóch rzeczy. Udostępnianie mieszkania czy kilku pokoi na portalu Airbnb bardziej nosi znamiona wynajmu krótkotrwałego, tak zwanego wynajmu na doby. I ten wynajm fiskus bardzo często kwalifikował jako działalność gospodarczą.
Oczywiście pierwszym jakby takim etapem stwierdzenia, czy to jest działalność gospodarcza, czy nie, jest spełnienie warunków, tych podstawowych, sztandarowych warunków o celu zarobkowym. I tutaj można się przychylić do tego stanowiska, że jest jednak cel zarobkowy, mamy określone stawki wynajmu tego mieszkania, wszystko się zgadza. Druga cecha działalności gospodarczej, no to zorganizowanie. Takie udostępnianie przez portal, współpraca z portalem, który nas reklamuje, te nasze wolne pomieszczenia, przez którego również możemy dokonywać płatności z osobami, którymi wynajmujemy pomieszczenia, no to świadczy o jakimś tam zorganizowanym właśnie charakterze. O indywidualnie rozpatruje fiskus zawsze, jeśli są jakieś wątpliwości. Więc takie musimy uważać, proszę Państwa, po prostu. Dokładnie. Czy już nie jesteśmy przypadkiem przedsiębiorcą? Ale jak jeżeli już się nim stajemy, że mamy zamiar się stać, chcemy być i chcemy to robić w ramach działalności gospodarczej, nie wygląda to aż tak źle, ponieważ oprócz założenia firmy potrzebujemy się też zarejestrować jako VAT UE, bo tutaj mamy taki niuans z importem usług, również Airbnb jest portalem zagranicznym, więc tutaj dochodzi to, ale co do samego VAT-u, również można korzystać ze zwolnienia, można być z czynnym podatnikiem, można korzystać ze zwolnienia z racji obrotów do 200 tysięcy złotych, a w kwestii PIT, i to jest właśnie korzystne, zaraz powiem dlaczego. W kwestii PIT fiskus bardzo często stwierdza, że tak jak mówiłam na początku, jest to najem krótkotrwały na doby. I tutaj stawia taką grubą kreskę, oddziela między wynajem krótkoterminowy od wynajmu długoterminowego, który może być na przykład zwolniony z VAT i który nie musi być opodatkowaną działalnością i od którego jeszcze możemy płacić ten słynny prywatny ryczałt 8,5%. A ten nasz krótkoterminowy na doby, który się wpisuje po spełnieniu warunków w udostępnianiu poprzez Airbnb, jest uznawany jako działalność, która się zajmuje zakwaterowaniem, a taka, to jest dokładnie dział 55 Polskiej Klasyfikacji Działalności, taka może być oprócz tego, że opodatkowana na zasadach ogólnych, że opodatkowana ryczałtem 17% dla działalności, to może być też opodatkowana kartą podatkową. A karta podatkowa to najprostszy sposób opodatkowania naszego własnego biznesu. Nie musimy prowadzić rozległej dokumentacji, płacimy podatek od 50 do 340 zł, akurat w tym przypadku, w zależności od tego, w jakiej miejscowości prowadzimy tą działalność. No oczywiście są warunki w przypadku dokładnie tego zakwaterowania, na przykład tego udostępniania przez Airbnb. Taki przedsiębiorca może maksymalnie udostępniać 12 pokoi. I może tak jest zapisane, tak jest zapisane. Maksymalnie dwie osoby może zatrudniać, czy dwóch członków. No to taki już mały pensjonat w zasadzie. Coś w tym stylu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której też usłyszałem od jednej osoby znajomej, która w ten sposób zarabia. Warto, aby drukować karty gości każdego, aby mieć potwierdzenie, że ci goście u nas byli, wpłacili. Dostali pieniądze, aby był kontakt także z tymi, którzy u nas nocowali, bo wiecie Państwo, po latach może fiskus zażądać takich informacji. Pełna dokumentacja musi tego być. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Tak jest. Katarzyna Miazek. Dziękuję bardzo. Ekspertka w zakresie podatków, Taxker. Dziękuję bardzo za rozmowę.